to na pewno pomysł Addy. Geralt, tak się o ciebie martwiłam. A ja o ciebie. Jestem z ciebie dumny. Słyszałem, jak walczyłaś o Alwina. To prawda. W związku z tym król objął mnie opieką. Gdzie Alwin? Zniknął. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Po prostu rozpłynął się w powietrzu. I to pomimo mojego amuletu. To niedobrze. Może się w tej chwili znajdować w dowolnym miejscu w czasie i przestrzeni. Miałam nadzieję, że amulet zablokuje jego zdolności. Oby nic mu się nie stało. Triss. Wiesz, dużo o nas myślałem. Ach, Geralt. Kocham cię i chcę z tobą być. Niezależnie od wszystkiego. Jedyne, co w tych parszywych czasach jest piękne, to właśnie miłość. Geralt... Mógłbym się zmienić, nie brać ryzykownych zleceń. Znaleźlibyśmy Alwina i zamieszkali razem. Mógłbym wybudować dom. Ładne marzenie. Własnoręcznie zbudowany dom. Ty hodowałbyś konie i owce, ja uprawiałabym ogródek, ważyła strawę i gręplowała wełnę. Za grosz uzyskany ze sprzedaży wełny i ziemiopłodów kupowalibyśmy to, co nam niezbędne. Dajmy na to miedziane sagany i żelazne grabie. Starzelibyśmy się pięknie i z godnością. A gdybym się nudziła, przygrywałbyś mi wieczorami na własnoręcznie zmajstrowanych dudach. Co, jak powszechnie wiadomo, jest najlepszym remedium na chandrę. Przepraszam, nie chciałam. Geralt, powiedz coś. Nie chcę cię stracić. Przecież mnie masz. Przetrwamy to razem. Kiedy skończy się to szaleństwo, będzie czas na marzenia. Triss. Ja ciebie też, Geralt. Zawsze. Aż do końca świata. Geralt, dobrze cię znów widzieć. Witaj, Velerat. Widziałem, że rozmawiałeś z królem. Minę miałeś nietęgą. Cóż, potrafię sobie wyobrazić kilka gorszych wariantów tej rozmowy. Geralt? Nie boisz się trochę, Velerat? Król wyglądał na wściekłego. Myślisz, że chodziło mu o mnie? Nie wiem, ale na twoim miejscu uważałbym na słowa. Wiesz, Geralt, stary już jestem. Całe życie spędziłem w służbie Temerii, nigdy nie ugałem. Nie mam zamiaru się zmieniać na starość. Jak mnie skażą, pójdę na szafot z podniesioną głową. Król powiedział mi o Addzie. Paskudna sprawa. Ale już wtedy, za pierwszym razem, ostrzegałeś nas, że to może wrócić. No i stało się. Myślisz, że drugi raz też uda ci się ją odczarować? Zobaczymy. Widzę, że dokładnie pamiętasz tamte wydarzenia. Jakże mógłbym zapomnieć? Spędziłeś wówczas całą noc w starym dworzyszczu, gdzie strzyga miała swój sarkofag. Od zmierzchu do świtu. Nie wiem dokładnie, jak przebiegała walka, ale hałasu narobiliście, że pół miasta nie spało. Poszliśmy do dworzyszcza o świcie. Leżeliście w wielkiej kałuży krwi na podłodze koło sarkofagu. Ledwo żyłeś, ale królewnę odczarowałeś. Zdrajca Ostrid nie przeżył. Król był w niebo wzięty. Kim był ten Ostrid? To on rzucił klątwę. Kochał się potajemnie w królewskiej siostrze. Ludzie to skurwysyny, żeby z zazdrości skrzywdzić kogoś kochanego. I to jeszcze w taki sposób. A teraz? Dużo ludzi już zginęło? Ciężko stwierdzić, wiesz. Takie kurwa czasy, że trupów więcej niż much na gównie. Wiecie, gdzie strzyga przesypia dnie? Nie, ale widziano ją w starej Wyzimie. Zdaje się, że tam poluje. Odczarowywanie królewny to ryzykowna sprawa. Owszem, ale wiesz przecież, że król ma różne sposoby, żeby cię do tego nakłonić. Zobaczymy. Rób jak chcesz, Wiedźminie, ale pamiętaj, Foltest bardzo kocha swoją córkę. Tak, wiem. Geralt?
Bywaj. Tak. Nie zadzieraj z nami! Nie zadzieraj z nami! Temeria zwycięży. Niech żyje Foltest! Tak. Wybaczcie, ale miłościwy pan zabronił was wpuszczać. Pośle, jak będziecie mu potrzebni. Rozumiem. Geralt! Co sądzisz o tej sprawie z Addą? Strzygą, Geralt. Teraz jest strzygą. Oboje wiemy, że klątwy i czary nie rzucają się same. Masz jakąś teorię? Wiele lat temu, kiedy zdjąłeś klątwę, przykazałeś, by królewna nosiła szafir z inkluzem. By w jej komnacie palono gałęzie jałowca, żarnowca i leszczyny. Ktoś podmienił szafir i dosypał jakiegoś świństwa do ognia. Tak. Wniosek narzuca się sam. To musiał być ktoś z jej otoczenia. Ale to nie wszystko. Sprawca posiadał wiedzę tajemną, a to już nie jest proste. Może Velerat coś wie. Uważasz, że powinienem przyjąć zlecenie króla? Tak. Jestem tu w pewnym sensie więźniem politycznym. Mogłabym oczywiście użyć teleportacji, ale mam tu parę ważnych spraw do załatwienia. O jakie sprawy chodzi? Nie będę ci zawracać głowy moimi problemami. Jesteś zajęty zabijaniem mnie ludzi. To nie tak. Przepraszam, pacyfikowaniem, tak to się nazywa. Czy może likwidowaniem terrorystów? Dla mnie bez różnicy. Bywaj. Geralt! Masz jakieś podejrzenia, co się stało z Alwinem? Szczerze mówiąc, nie podejrzewałam, że jest w stanie przebić się przez Dwimeryt. Niewielu czarodziejów to potrafi. Stąd wniosek, że posiada moc wystarczającą, by przenieść się w dowolne miejsce i czas. Bywaj. Miłościwy pan przyjmie was teraz. Idźcie na górę do jego komnaty. Jego miłość oczekuje. Udam się tam niezwłocznie. Miłościwy pan przyjmie was teraz. Udam się tam. To sprzeczne z etykietą. Wiedźminie, wasza wysokość? Rozmawiamy nieoficjalnie, więc daruj sobie tytuły. Miałeś czas do namysłu. Teraz chcę wiedzieć, czy Addę można odczarować. Istnieje duża szansa. Czy klątwa mogła wrócić sama z siebie? Nie sądzę. Przypuszczam, że ktoś ponownie rzucił czar. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, czy Adda znowu będzie niedoro... Czy psychicznie będzie małą dziewczynką? Nie sądzę. Prawdopodobnie będzie pamiętać wszystko, co się wydarzyło, zanim została przemieniona. Nie sądzę. Istnieje szansa. Nie ułatwiasz mi tego, Geralt. Zatem postawię sprawę jasno. Zrobisz, co w twojej mocy, żeby ją odczarować. Jeśli uznasz, że przypadek jest beznadziejny, zabijesz królewnę. Nie będę cię za to ścigał. Już raz ci zaufałem i nie zawiodłeś mnie. Dziękuję, królu. Nie dziękuj, to nie koniec. Jeśli dowiesz się, kto rzucił czar, powiesz o tym mnie i nikomu innemu. Jeszcze jedno, Wiedźminie. Jeśli ci się uda, będziesz mógł prosić o co zechcesz. Rzecz jasna w granicach rozsądku. Jeśli spieprzysz, moja córka bardzo cierpi. Twoi bliscy też będą cierpieć. Postawiłeś sprawę jasno, panie. To dobrze. Miłościwy panie, twoje królestwo toczy jeszcze jedna choroba. Co masz na myśli, Wiedźminie? Salamandra. Adda się z nimi zadawała, głupia smarkula.
że też mnie tutaj nie było. Velarad powiedział, że mocno przerzedziłeś ich szeregi. To się chwali. Mam nadzieję, że nie zamierzasz spocząć na laurach i ostatecznie rozwiążesz ten problem. Dokładnie tak zrobię. I jeszcze ostatnia sprawa, Wiedźminie. Kazałem cię obserwować i dostałem raport o twoim życiu osobistym. Wasza wysokość. Czekaj, nie kieruje mną zdrożna ciekawość. Szpiedzy donieśli, że romansujesz z Marigold. I chcę mieć pewność, że nie kryje się za tym coś więcej. Striss łączy mnie silny związek emocjonalny. To wszystko i nikomu nic do tego. Nie unoś się. Wiesz, Wiedźminie, ja też kochałem matkę Addy. Addę. Nie dopuszczono jednak do Orzenku. No, ale mam nadzieję, że wam ułoży się lepiej. Przynajmniej jako sterylny mutant nie zrobisz tej dziewczynie dziecka. Pozwolę. Jeśli będziesz chciał udać się do Wyzimy, porozmawiaj z moim szambelanem. Mnie zaś przez jakiś czas nie będzie w zamku. Gdybyś czegoś potrzebował, zwróć się do Velarada. Tak zrobię. Żegnam królu. Rządzę krajem idiotów. Nie będę cię dłużej zatrzymywał. Porozmawiaj z szambelanem o transporcie do Wyzimy. Tak. Tak. To mnie zadowala. Czyżbym popadła w niełaskę? Tak. Hałastra. Tak. Słucham? Chciałbym wrócić do Wyzimy. Jesteście gotowi, panie? Tak, chcę ruszać niezwłocznie. Witaj ponownie, Wiedźminie. Wiedziałam, że prędzej czy później znowu się spotkamy. Witaj, Ryla. Udało ci się odzyskać oddział? Tak. W nagrodę za tę elfią z Dzirę. Mówiłam ci, że ją dopadnę. Toruwiel. Dokładnie. Suka jej wina. Oddałam ją chłopcom z oddziału, a potem zawisła. Jeszcze nie widziałam, żeby ktoś tak zaciekle walczył o życie. Ostateczna decyzja. Przełomowy moment. Stać z boku... czy walczyć z nieludźmi? Wybrałem walkę. Koniec z neutralnością. Potyczka w wiosce była pierwszym z serii zwycięstw zakonu. Koniec powstania jest blisko. Oby cena nie okazała się zbyt wysoka.
Iwin wpadł w szał. W szeregach elfów zapanował totalny chaos. Widzę, atakują bez ładu i składu. Spróbuj dotrzymać mi kroku. Idziemy do ratusza w centrum Starej Wyzimy. Zabiłam już 20 wiewiórek. Założę się, że w drodze do szpitala nie pobijesz mojego wyniku. Stoi. Mogę wiedzieć, jaki cel przyświeca tej wyprawie? Poza zabijaniem oczywiście. Podobno jest tam Siegfried, ma dla mnie ważne rozkazy. Jesteś gotów? Nie oszukuj. Liczą się tylko zabici, nie ranni. Możemy pohandlować, ale nie waż się sięgnąć po broń. Pogadajmy chwilę. Kurwa mać, nie wiem jak ty, ale ja jakoś nie jestem w gawędziarskim nastroju. Spokojnie, chciałem tylko o coś zapytać. Nie jestem cholernym kapusiem. Słuchaj, Wiedźminie, miasto płonie. Pierdoleni nieludzie tłuką się ze świętoszkowatymi zakonnikami. Więc wybacz, ale odmówię sobie przyjemności pogaduszek z mutantem. Handlujesz ze mną albo wynocha? Yeah!
się podchodzić. Odciągnę ci jaja, gdybyś je miał. Dobrze cię widzieć ponownie. Witaj. Widzę, że masz pełne ręce roboty. Mamy powstanie. Na ulicach toczą się regularne walki. Dobry pancerz niejednemu ocalił życie. Przychodzę właśnie w sprawie pancerza. Czym mogę służyć? Znasz opowieść o pancerzu Kruka? Oczywiście. Każdy płatnerz ją zna. Potrzebny mi taki pancerz. Dasz radę go zrobić? Nie tak szybko. Wiesz, że do zrobienia tej zbroi wykorzystano plugawą magię? Poza tym ocalały tylko 3 fragmenty. Naramiennik, karwasz i rękawica. To nie będzie proste. Ale jeśli dostarczysz mi komponenty, zrobię dla ciebie świętą zbroję. Czego będziesz potrzebował? Po pierwsze ocalałych kawałków pancerza Kruka oraz zbroi grafa Kobusa Reutera. Zrobiono ją wzorując się na pancerzu Kruka. Graf poległ w bitwie pod Brenną. Pochowano go na cmentarzu na bagnach. Przyniosę zbroję Kobusa Reutera. Co jeszcze? Tu jest problem. Elfie pieśni zamierzam zastąpić modlitwami do wiecznego ognia. Niestety musisz mi przynieść zarówno zapiski elfiego mistrza, jak też litanie świętego płomienia, wygłoszoną przez świętego Grzegorza, gdy heretycy zaatakowali go w świątyni. Elfów chowano niegdyś na cmentarzu. Na pewno spoczywa tam jakiś mistrz pieśni. Ale gdzie znajdę tekst litanii? To trudniejsze zadanie. Jego kości spoczywają w dawnej siedzibie Najświętszej Inkwizycji, dawno już zapomnianej i zamkniętej. Opowiem ci legendę o świętym Grzegorzu. Może wymyślisz, jak otworzyć wrota? Słucham. Święty Grzegorz był inkwizytorem. Zabili go heretycy, chcący pomścić swych bliźnich, których grzeszne ciała święty wypalił wiecznym ogniem. Przyszli do świątyni, gdzie czekał na nich Grzegorz, zbrojny w słowo wiary i topór zwany Tnij Mięsem. Mówiono, że 2-kroć tłum atakował świętego niczym wicher srogi, ale ten się nie ugiął. Wówczas święty, litanie wyśpiewując, wieczny ogień przyzwał. I spłonęli na popiół heretycy podli, a Grzegorz drzwi do świątyni zamknął, gdzie chwilę potem od ran skonał. Mówią, że w tej legendzie ukryty jest klucz do otwarcia świątyni. Ja bym pokombinował coś z żywiołami. Spróbuję. Przypomnij mi, co mam zrobić. Przynieś mi pancerz grafa Kobusa Reutera, notatki elfiego mistrza pieśni, litanie świętego płomienia oraz część zbroi Kruka. Mógłbyś jeszcze powtórzyć legendę o świętym Grzegorzu? Święty Grzegorz był inkwizytorem.
Zabili go heretycy chcący pomścić swych bliźnich, których grzeszne ciała święty wypalił wiecznym ogniem. Przyszli do świątyni, gdzie czekał na nich Grzegorz, zbrojny w słowo wiary i topór zwany Tnij Mięsem. Mówiono, że dwakroć tłum atakował świętego niczym wicher srogi, ale ten się nie ugiął. Wówczas święty, litanie wyśpiewując, wieczny ogień przyzwał. I spłonęli na popiół heretycy podli, a Grzegorz drzwi do świątyni zamknął, gdzie chwilę potem od ran skonał. Mówią, że w tej legendzie ukryty jest klucz do otwarcia świątyni. Ja bym pokombinował coś z żywiołami. Spróbuję. Czy... używasz krasnoludzkich technik kowalskich? Nigdy! Nieludzkie wynalazki mogą być inspirowane przez siły diabelskie. Wiadomo wszak, iż nie ludzie do plugawych bożków się modlą. Nie jestem inkwizytorem. Poza tym chodzi mi o techniki kucia stali. Mogę tylko powiedzieć, że zdarzyło mi się widzieć krasnoludzkie broszury dotyczące technik kowalskich. Śmieszny.
Się pod koniec.
wychodzić, sukiensynu. Wkurwiłeś mnie! Trzymaj się blisko.